Namaste, Maria Bukardi z tej strony. Moje sprawozdanie osobiste po naszym dzisiejszym 88. Rytuale dla Matki Ziemi sierpniowej pełni księżyca czyli psi księżyc od psa, kukurydziany księżyc lub czerwony księżyc. Ten czerwony księżyc był widoczny u nas na mitycznej Atlantydzie już mniej więcej od trzech dni, a raczej takie leciutkie, różowo-czerwone zabarwienie tarczy księżyca. Jestem ciekawa, czy w tym miejscu, w którym Ty przebywasz, również takie zjawisko miało miejsce. Jednak nasz dzisiejszy rytuał odbył się naturalnie poniedziałek, 3 sierpnia 2020 roku o godzinie 22 Czasu Polskiego. W tym momencie jest prawie pierwsza w nocy Czasu Polskiego, ale ja dopiero w tym momencie ukończyłam wszystkie moje prace rytualne, bo jak wiesz, mieliśmy również dzisiaj bardzo szczególny rytuał świec intencyjnych sierpniowej pełni. Ale. Może nie będę już przedłużać, tylko tak krok po kroku, spontanicznie opowiem Ci wszystko to, co wydarzyło się na naszym dzisiejszym 88. spotkaniu i co było tak wyjątkowym przeżyciem, że właściwie będzie mi niezwykle trudno ubrać to w słowa i opisać to tak słowami, aby można było uzyskać obraz tych wszystkich przeżyć. Jestem pewna, że jeżeli bierzesz udział w naszych rytuałach dla Matki Ziemi, to znasz już kilka poprzednich i wiesz, że każdy z rytuałów dla Matki Ziemi jest zupełnie inny. I to jest nie tylko związane z układem planet, z różnymi pełniami księżyca, ale również z wibracją kosmiczną i tym wszystkim co dzieje się Wokół nas. Ale dzisiejszy rytuał, 88 rytuał, miał nie tylko niezwykłą symbolikę, ponieważ dwie ósemki, nazwijmy to tak, jako znak nieskończoności, ale nie tylko, jeżeli bierzesz udział w naszych ceremoniach, czyli naszych spotkaniach co czwartek, to już ta symbolika ósemki jest ci doskonale znana i wiesz, jak można ją rozumieć na wszystkich płaszczyznach. I tak wracając do naszego spotkania w czwartek, nasza 121. ceremonia, która będzie miała miejsce dokładnie w ten czwartek, ma tak niezwykły temat i tak związany z tematem naszego dzisiejszego 88. rytuału dla Matki Ziemi, że muszę tutaj o tym powiedzieć. W czwartek poznamy niezwykłe wskazówki, co robić w czasie. Życiowych egzaminów. Życiowe egzaminy, czyli takie momenty, w których piętrzą się trudności, przeszkody i bariery, które zdają się być nie do przeskoczenia, nie do pokonania i to są takie momenty, gdzie jest bardzo, bardzo ciemno. Bardzo często mamy wówczas zwątpienie, rozkoryczenie, frustrację, nie wiemy, jak dalej, brakuje nam wiary w nas samych, w nasze możliwości, w nasze talenty. Do tego pojawiają się różne potrzeby, otoczenia, typu daj sobie spokój, to nie ma sensu, znać inną drogę, i tak dalej, i tak dalej. I takie momenty. To takie sytuacje, gdzie często mamy ochotę, tylko zaszyć się do myśli dziury i przeczekać. I te negatywne myśli kłębią się, szukamy rozwiązań, szarpiemy się. i w rzeczywistości to wszystko ma jeszcze gorsze skutki, niż powinno mieć. I dlatego w czwartek otrzymasz dokładne wskazówki, co robić w takim momencie życiowych egzaminów, gdy pojawiają się trudności i przeszkody, i jak zupełnie inaczej popatrzeć na takie momenty. Oraz ten drugi tytuł naszego czwartkowego spotkania: To najciemniej jest tuż przed świtem. Co to oznacza? Tego dowiesz się w czwartek. Przygotuj się już dzisiaj na nasze spotkanie. Sprawdź, czy Twój dostęp jest jeszcze aktywny. Jeżeli masz dostęp na tydzień, na miesiąc lub na rok, zawsze warto sprawdzić po zalogowaniu się, do kiedy on trwa, kiedy się kończy, aby nie zdarzyło się tak, że czwartek zaczyna się transmisja, a okazuje się, że Twój dostęp na przykład na tydzień się skończył, i w ostatniej chwili denerwujesz się, stresujesz i pragniesz to przedłużyć. Oczywiście można nawet w ostatniej chwili przedłużyć, ale zawsze lepiej sprawdzić już ten dzień wcześniej, dwa dni wcześniej, czy wszystko działa, czy wszystko jest idealnie, żeby nie stresować się na ostatni moment. Dobrze, ale wracamy teraz do naszego rytuału, 88 rytuału dla Matki Ziemi. Dlaczego uważam, że jest on związany z naszą ceremonią czwartkową? Dlatego, że pojawiło się. <laughs> Wybacz, mój głos, ale że odmawia mi posłuszeństwa. Może dlatego, że mam w magicznej oazie chore niektóre moje kociaki na tak zwaną kocią grypę, czy jak to nazwiemy. I chyba już mnie któryś zaraził, jeżeli to w ogóle jest możliwe. Ale tak brakuje mi głosu od wczoraj, więc może być nasze dzisiejsze spotkanie takie przerywane chrumkaniem i, i, i kaszlaniem. No, ale wracajmy do naszego tematu, naszego spotkania. Jak wiesz, tematem było bardzo wyjątkowe zwierzę mocy, a mianowicie wrona. Jak to się mówi, kiedy wchodzisz między wrony, musisz krakać, jak i one. Albo drugie przesłanie, by pamiętać, że jesteś orłem i nie schodzić zbyt nisko. I to jest właśnie niesamowicie związane z tą stroną cienia, z tymi trudnościami, z tymi problemami, z takimi momentami, że nie wiadomo jak dalej, albo pojawiają się jakieś negatywne myśli, i zobaczysz, jakie niesamowite połączenie ma to z naszym rytuałem rytuały, z naszą ceremonią. Rytuał można tak nazwać, ponieważ już jest to 121 spotkanie, już stały się te spotkania jak rytuały wręcz, ponieważ mają bardzo podobny przebieg, prawda? Zawsze mamy najpierw wstęp, później mamy ten moment e, aktywacji wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia, wibracji, połączenia z danym miejscem mocy i później dopiero zaczynamy ten właściwy temat spotkania i wszystkie przesłania. E, również pojawiły się w ostatnim czasie Pytania Pani Mario, czy te spotkania są dla każdej osoby, naturalnie są dla każdej osoby, i nawet mnóstwo osób ogląda te ceremonie razem z dziećmi. One są w 100% bezpieczne. I jeżeli ktoś obawia się tego momentu aktywacji wewnętrznego słońca, oczyszczenia, podwyższenia wibracji, ponieważ ja tam przywołuję. Żywioły, żywioł powietrza, żywioł ognia, żywioł wody i żywioł ziemi. Ale to jest normalne i naturalne, ponieważ jeżeli chcemy pracować z energiami, no to jest, jest to po prostu konieczne. Ale jeżeli. Um, Odczuwasz, że jest to niezgodne z Tobą, to pamiętaj, że zawsze po tym wstępie ja mówię: teraz rozpoczynamy ten i ten moment, więc możesz te na przykład 10 minut, 15 minut przewinąć to nagranie do przodu i słuchać tego dalsze, tej dalszej części spotkania już, gdy ten moment oczyszczenia i podwyższenia wibracji mamy za sobą. Ale uważam, że warto przejść przez to, ponieważ w czasie tygodnia, w czasie. Naszego normalnego, codziennego życia często przyczepiają się do nas negatywne energie, miejsc, ludzi, różne sytuacje mają na nas taki czy inny wpływ, i warto, zanim przejdziemy do, do przesłań, do wskazówek, jak rozwiązać jakiś problem, jak przejść przez jakiś temat, ponieważ każda oczywiście ceremonia ma. Mm, Inny temat, inny taki temat przewodni, to zawsze warto najpierw dokonać tego oczyszczenia, żeby to wszystko w tobie było takie leciutkie, takie świetliste, takie pozytywne. I wtedy dopiero słuchasz tych przesłań, bo wtedy jest dużo łatwiej um, zapamiętać tą wiedzę, ale również tak zrozumieć ją i wykorzystać w kolejnych tygodniach, w takich momentach, gdy będzie ci ona potrzebna. Ale wracajmy do naszego dzisiejszego spotkania. Nasz dzisiejszy 88 rytuał dla Matki Ziemi miał miejsce na Mitycznej Atlantydzie naturalnie na wyspie Maderze w magicznej oazie. Moja suknia, którą nadal mam na sobie, to jest suknia dosyć gruba z grubego aksamitu w kolorze srebrnym ze złotym haftem, ma mnóstwo takich podsukien, halek o nazwijmy to tak. I zawsze, gdy w tym momencie spaceruję, gdy rozmawiam z Tobą, to ten szelest, który słyszysz w tle, to jest po prostu moja suknia. Miałam biały płaszcz magiczny, w tej chwili tego płaszcza nie mam, ponieważ jestem w pomieszczeniu, jestem w moim gabinecie i już wszystkie moskity i inne żyjątka nie mają do mnie dostępu, a jest cieplutko, więc ten płaszcz nie jest mi potrzebny. Biżuteria z labladorytem, tym razem miałam włosy całkowicie rozpuszczone i założono miałam koronę, tą koronę, którą widzisz na naszych czwartkowych transmisjach, na naszych ceremoniach pierścienie pierścienie oczywiście ze srebra jeden z kwarcem rutylowym drugi w symbolu spirali i trzeci naturalnie niebieski topas, czyli ten symbol mitycznej Atlantydy ale również mojej duszy miałam również bransoletki jedną bransoletkę złoto i kwarc rutylowy a drugą bransoletkę labladoryt z elementami zaraz powiem Ci dokładnie Którą miałam na sobie z elementami złota. Czyli dużo złotego, dużo niebieskiego, prawda? Tak, tak. I dużo srebrnego. Mój rytuał dla Matki Ziemi w mojej strefie czasowej rozpoczęłam, gdy jeszcze był zachód słońca i wszystko było oblane złotym kolorem, Piękny kolor, taki brzoskwiniowo-złoty, coś niesamowitego, bardzo, bardzo piękne, piękne odczucie i muszę ci się przyznać, że niezwykle prosiłam siły wyższe, by dały mi siłę i energię, aby dzisiejszy rytuał przeprowadzić, ponieważ ostatni tydzień był dla mnie również niesamowitym tygodniem życiowych egzaminów, bardzo trudnych sytuacji, gdzie. Kosztowało mnie to mnóstwo energii, mnóstwo e, zdrowia, o nazwijmy to tak, i, i mnóstwo takiego zaangażowania, i dlatego m, byłam dzisiaj od samego rana. Stale w komunikacji z siłą wyższą, i jak to nazywam, prośba będzie ci dane, prosząc o pomoc i o wsparcie, o siłę, aby przeprowadzić dzisiejszy rytuał, a później po nim rytuał świec intencyjnych. I jak słyszysz w moim głosie, oczywiście jestem zmęczona, ale wszystko przebiegło idealnie, i o tej godzinie mam prawo być zmęczona, bo po takich pracach energetycznych. Dobrze. Teraz y, ja będę nagrywać dwie części, a później połączę je razem tak aby moje nagranie nie miało więcej niż 15 minut, bo wtedy jest mi po prostu łatwiej połączyć je w całość i jak najszybciej przekazać ci, by można było najpierw y, podsłuchać go w formie audio na moim blogu, a później już w tej wersji wideo, gdy to już wszystko będzie wyeksportowane, wykonwertowane <grym> i załadowane na serwis społecznościowy czy na YouTube. czy czy na Mimeo, czy na inne serwisy, to wtedy będzie można to obejrzeć no, w formie po prostu filmu. Dlatego w tym momencie kończę część pierwszą i w części drugiej omówię cały nasz 88 rytuał dla Matki Ziemi, Psiej pełni księżyca, czerwonego księżyca z sierpnia 2020 roku. Niezwykła symbolika, prawda? Znowu ta ósemka. Trójka i do tego jeszcze dwa razy dwadzieścia, jak wiesz, ten rok jest bardzo wyjątkowy. Ten rok zmieni tak dużo na Ziemi, że już nigdy nic nie będzie tak, jak było wcześniej, czyli również i w globalnej świadomości i wszystkie kolejne pokolenia będą pamiętać ten rok jako wyjątkowy i jak wiesz z symboliki kart Tarota, dwadzieścia to jest oczywiście nowa era, nowy eon i... Hmm, Nowy początek, czyli ten rok rozpoczyna nowy czas, i w Twoim życiu, i w moim życiu, i w życiu wszystkich istot tutaj na Ziemi, i te wszystkie przygotowania, wszystkie nasze poprzednie rytuały, te wszystkie. Poprzednie 87 rytuałów: wszystko miał swój porządek, wszystko miało swój odpowiedni czas, i właściwie ten nasz dzisiejszy rytuał był pewnego rodzaju podsumowaniem. Jak opowiem Ci, jakie są moje przeżycia, to wierz mi, że ja sama aż byłam w ciężkim szoku, o nazwijmy to tak, takimi zwykłymi ludzkimi słowami, gdy było mi to dane przeżyć i zobaczyć, odczuć z tą świadomością tych wszystkich poprzednich naszych spotkań, jak siły wyższe przygotowywały mnie osobiście do wypełnienia tego ogromnego życiowego egzaminu, ale mogłabym powiedzieć, że ten 88. Rytuał dla Matki Ziemi był również ogromnym egzaminem dla mojej duszy, czyli nie tylko dla mojej tej Inkarnacji tutaj i teraz, ale dla mojej duszy. I w tym momencie, gdy to powiedziałam, było dokładnie 14 minut 44, czyli 4 plus 4, 8, to znowu mamy 88 rytuał do Matki Ziemi i 8, gdzie wypowiedziałam te. Tak ważne dla mnie słowa, ale pamiętaj, ty słuchasz moich sprawozdań. Czy bierzesz udział w rytuałach dla Matki Ziemi we wszystkich poprzednich, czy sporadycznie, czy akurat to sprawozdanie Cię jakoś szczególnie interesuje? I gdy w moim życiu to wszystko się zmienia, gdy ja przechodzę pewne procesy, ty słuchając tego nagrania. Bierzesz w tym udział i coś zmienia się w tobie. To jest dokładnie tak, jak ja mówię na naszych spotkaniach w czwartki: że zmienia się coś w tobie, we mnie, w nas, wokół nas, na Ziemi i we wszechświecie. Zapraszam cię na część drugą, Twoja Maria Bukardi. Maria Bukardi z tej strony druga część mojego sprawozdania osobistego z naszego dzisiejszego 88 rytuału dla Matki Ziemi. No to zaczynajmy. Rytuał rozpoczęłam tym razem punktualnie, to było mniej więcej, może kilka minut przed godziną 22 czasu polskiego. Wyszłam na mój śnieżno-biały taras i, jak zwykle, rozpoczęłam wszystko tak, jak co miesiąc. Co miesiąc, w każdą pełnię księżyca wygląda to mniej więcej tak samo, czyli stworzenie magicznego kręgu, przywołanie żywiołów, ale tym razem od razu przywołałam wojowników światła i strażników światła. Tak poczułam, tak poczuła moja dusza wyższa i od razu wykonałam to zgodnie z tym odczuciem. Jak wiesz, nie zawsze przywołuję strażników i wojowników światła i zawsze jest to związane z tematem rytuału i z tym odczuciem, które się pojawia. Muszę Ci się przyznać, że nadal piszczy mi w uszach, ponieważ to, co przeżyłam dzisiaj, zostawiło we mnie energetyczne ślady i po prostu mam takie wrażenie, że moje uszy nadal słyszą te ultradźwięki. O, nazwijmy to tak, moje ciało materialne. Zacznijmy od tego, że rytuał rozpoczął się normalnie. Nic nie wskazywało na to, że będzie to jakiś szczególny rytuał. Oprócz może tej symboliki 88, to tak jak 77, jak 66, jak 55, 44, 33, 22, czy 11. No, ma swoją szczególną wibrację. Ale wszystko zaczęło się tak normalnie, tak naturalnie. I właściwie zastanawiałam się, czy tylko ja sama robię ten rytuał, ilu was jest uczestników, ale nie mogłam się za długo zastanawiać, ponieważ w tym momencie, gdy rozpoczęłam, to już wszystko porwało mnie, jak taki wir naturalnych wydarzeń. Rozpoczęło się od tego, że nie czując nic szczególnego. Um, Postanowiłam sama rozpocząć, czyli rozpocząć tak jak wskazówki, które znasz z mojej strony, że połączyłam się z energią wyższą, poprosiłam o energię i skupiłam się na tym, skoncentrowałam się na tym, czy jakaś energia, jakaś wibracja spływa na mnie z kosmosu. I w tym momencie poczułam leciutko światło, leciutko wibracje, i nagle, tak jakbym ją przewołała, po prostu uderzyła we mnie takim słupem światła, i to światło rozchodziło się najpierw w całym moim ciele. Tak jakby przemieniając to ciało fizyczne w kanał energetyczny, tak jakby zmieniając jego strukturę, by mogło stawić czoła. Temu wyzwaniu, które, któremu musiałam sprostać, i w tym momencie poczułam, że mam ułożyć moje palce i moje dłonie w bardzo szczególny gest, który przypomina troszeczkę w alfabecie rąk ten gest. Przysięgi, czyli palec wskazujący i palec środkowy połączone razem, uwaga, to nie jest gest jabelskiej dłoni, żebyśmy się dobrze rozumieli, czyli nie żadne Wiktory, zwycięstwo, które jest tak wszędzie powszechne i wiele osób nie ma zupełnie pojęcia, co ono oznacza i jakie energie tym wywołują. Czyli ten gest to był inny gest. Gest połączenia dwóch palców, gest przysięgi, który znamy na przykład. Mm, ale nie całkowicie gest przysięgi, ponieważ inne palce były ułożone troszeczkę inaczej. Miał to szczególne znaczenie energetyczne przy przyjmowaniu energii. Ponieważ ta energia kosmiczna zaczęła najpierw uderzać niesamowicie mocno w moje czakramy dłoni. Czyli na środku moich dłoni pojawiły się bardzo silne wibracje, takie jakby hm... Skóra była otwarta, o i tam po prostu gotowało się, gotowała się woda, czy gotowała się krew. O nazwijmy to tak. Tak, po prostu można to fizycznie odczuć. Było to w pewnym momencie aż takie trudne do wytrzymania, ta energia. Ale nie mogłam się długo na tym koncentrować, ponieważ mm, moje ciało, moje ego, moja ja tutaj w tej inkarnacji, to teraz, gdy ci to wszystko opowiadam, to jestem ja. Ale w momencie rytuału dla Matki Ziemi to dusza przejmuje całkowicie sterowanie i to ona kieruje tym ciałem, który, które staje się tym kanałem energetycznym i to wszystko wykonuje z poziomu duszy. No i zaczynajmy. I rozpoczęło się od tego, że ta energia wypełniała mnie, a następnie zaczęła wpływać do Ziemi. I ta wibracja przyjęła kolor złoty, bardzo czysty, świetlisty, takie złote światło, o nazwijmy to tak. I nagle zauważyłam, że te energie rozchodzą się wokół mnie, i w tym momencie taki piękny księżyc wychodzi z zalasu pełniutki i taki właśnie czerwono-różowy. Ma połysk, coś pięknego. Piękny księżyc. Tak, o tej godzinie dopiero wychodzi, tak? <grym> Już dawno po rytuale. Ale, no, wracajmy do, do mojego sprawozdania. I później wydarzyło się coś takiego, że ta energia zaczęła wychodzić, rozchodzić się, ale nie w prostych liniach, jak to często znamy z rytuału dla matki ziemi, ale w takich liniach skręconych, jak DNA. O, nazwijmy to tak. I te linie tak płynęły, 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 gdzieś płynęły daleko, daleko, daleko i zaczęłam się koncentrować na tym, do czego one płyną, gdzie płynie ta energia, która przechodzi przeze mnie. I wiesz, co zauważyłam? Te linie płynęły, jak wiesz, madera jest wyspą na Oceanie Atlantyckim, płynęły do Atlantyku, do tej wody, która jest wokół mnie. I nagle zaczęły te energie uderzać w piramidę, które wygląda na to, że są usytuowane na dnie oceanu albo gdzieś na jakichś mm, bardziej płaskich. Y Obszarach w Oceanie Atlantyckim, ale i dalej, i dalej. I one płynęły dalej, i dalej. I nagle zobaczyłam piramidy w Sintra, nagle zobaczyłam budowlę w Hiszpanii, gdzie spotkaliśmy się na jednej z naszych ceremonii. Nagle zobaczyłam piramidy na Słowenii, gdzie spotkaliśmy się na wielu naszych ceremoniach. Pamiętasz ta seria 70? I Dalej i dalej, gdzieś do Azji, do jakichś budowli, starych budowli w Kambodży i tak dalej, i tak dalej. I płynęła ta energia, i płynęła, i nagle zaczęła wypełniać te budowle. I gdy zaczęła wypełniać te budowle, to te budowle zaczęły wibrować tym złotym światłem. I to światło było tak intensywne, że nagle zaczęło wydawać ton. Można to powiedzieć, taka bardzo wysoka frekwencja, która jeszcze nagle była słyszalna przez, przez mój organ słuchu, ale w pewnym momencie była już tak wysoka, że nie byłam już w stanie tego słyszeć. Jak jakiś ultra wysoki dźwięk, jaki. No normalny on nie jest, o, nazwijmy to tak. Czyli w naszym normalnym, takim ludzkim życiu na co dzień takiego dźwięku nie słychać. My go nie słyszymy. I ten dźwięk był na tak wysokiej wibracji i nagle zaczął on się rozchodzić wszędzie dookoła i płynąć gdzieś wysoko, wysoko, wysoko. I w tym momencie zobaczyłam tylko kilka obrazów. Były to jakieś bazy, Bazy wojskowe, radary, jakieś stacje, gdzie są jakieś pomiary. I widziałam jedną taką stację, że był tam coś, coś takiego, co byśmy nazwali jakimś barometrem. O, ja nie jestem fizykiem i jeżeli może jesteś fizykiem, gdy tego słuchasz, to wiesz, co mam na myśli. Takie urządzenia do pomiarów, i nagle te urządzenia zaczęły pękać. Pękały szybki w tych urządzeniach, i ten pomiar, tak jakby pomiar czegoś na Ziemi był poza skalą. Nie mogłam się jednak skoncentrować na, na tym obrazie, bo nie było to chyba najważniejsze. Koncentrowałam się na tym, gdzie płynie ten dźwięk, który wydają te wszystkie budowle tutaj tutaj na ziemi. Nie wiem, czy to słychać, ja mam otwarte okno, jak niesamowicie szczekają psy. Nie może nie będzie słychać, ponieważ w magicznej oazie jest dużo innych odgłosów, ale taki psi księżyc i tak rzeczywiście już od kilku dni tak szczekają psy przez całą noc, że można oszaleć. I to psy tutaj w całej miejscowości, poniżej i dalej, i dalej, gdzieś się to niesie po górach. No normalne to to nie jest. Pimy to tak. Dobrze, ale wracajmy do, do naszego sprawozdania, do mojego sprawozdania. I mam nadzieję, że również twoje sprawozdanie, jeżeli było ci dane cokolwiek przeżyć, cokolwiek jakikolwiek obraz, jakiekolwiek odczucie, że już zostało napisane na mojej stronie napisane razem.com, czyli tam gdzie wszystkie są transmisje, ceremonie, w ostatnim wpisie w zakładce aktualne, gdzie jest zaproszenie na 88 rytuał dla matki ziemi, ja tam prosiłam o to, by w komentarzach napisać sprawozdanie. One są Zwykle ważne, ponieważ one przechodzą do historii. Sprawozdania te wraz z opisem rytuału są dostarczane do Biblioteki Narodowej, otrzymują numer ISBN i nasze dzieci i wnuki i praprawnuki będą mogły kiedyś je czytać i dziwić się, jak tu kiedyś ciemno było na Ziemi. <laughs> Dobrze, czyli wracajmy do, do tego przeżycia, które było mi dane. Odczuć, zobaczyć i usłyszeć. I w tym momencie, gdy skoncentrowałam się, gdzie płynie ta energia, zauważyłam, że płynie ona gdzieś wysoko, wysoko, zbiera się z całej ziemi i idzie, wędruje gdzieś powyżej nas. Tak jakbyśmy patrzyli w kierunku nieba, ale jeszcze to była część ziemi. I w tym momencie zobaczyłam, gdzie płynie ta energia ta energia otworzyła w jakichś czasoprzestrzeni portal portal światła o portalach mroku już wiele wiem, ponieważ jeżeli mieszkam na mitycznej Atlantydzie, to zdajesz sobie sprawę z tego, że jest mi to dokładnie znane. Historia, gdzie zostały stworzone portale, jeden z takich portali jest do dzisiaj w Szwajcarii, jest nadal rozbudowywany, i te portale służyły temu, aby obniżyć frekwencję tutaj na Ziemi. Uwaga, obniżyć. I wtedy te istoty o niskich frekwencjach mogły tutaj przybyć na Ziemię. I to doprowadziło również do zniszczenia mitycznej Atlantydy. Ja myślę, że ten temat jest ci znany, więc nie muszę tutaj tego dwa razy powtarzać. Natomiast ten portal, który udało nam się otworzyć dzisiaj, to był portal światła. Portal otwierany przez bardzo wysoką frekwencję, najwyższą frekwencję serca, najwyższą frekwencję światła, jaką sobie można wyobrazić, i dźwięku oczywiście. I ten portal otworzył się na moment i przez ten portal wpłynęło na ziemię mnóstwo światła, ale również mnóstwo istotek, małych świetlistych ogników, małych świetlistych, takimi naszymi ludzkimi słowami, energii. I w pewnym momencie ten portal Zaczął się zamykać, 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 i czułam, że ta energia słabnie. Tak, jakby ta frekwencja, ten przekaz był przez coś zakłócany. Nagle zaczęło zrywać to połączenie, i ten portal zaczął się szybciutko zamykać, zamykać, zamykać. Jeszcze ostatnie istotki prześlizgnęły się przez szparę, i zamknął się. I w tym momencie nastąpiła cisza. Ja jako człowiek włączyłam moje myślenie i zaczęłam się zastanawiać, czy te istotki, które widziałam, czy są to istoty, które będą tutaj działać na ziemi z tej pozycji niematerialnej, czy też przejmą ciało materialne. Bo w ostatnim czasie bardzo dużo miałam przypadków na rytuały na, na rytuały zajścia w ciążę, i te rytuały trwają, i jest jeszcze kilka zamówionych w przyszłości. I zaczynam się zastanawiać, czy to może te mamy, które tak długo czekały na zapłodnienie, które tak długo czekały na to, aż ta właściwa istotka spłynie do nich. Czy to czasem nie jest związane z naszym dzisiejszym rytuałem, że teraz te dusze, te świetliste dusze istot o bardzo wysokich wibracjach spłynęły na Ziemię, i teraz trafią one do kobiecych ciał kobiet, które mają odpowiednio wysokie wibracje, aby przyjąć taką duszę i żeby takie dziecko o tak wysokiej wibracji wychować? Jestem pewna, że jest to powiązane. Jestem pewna, że nic nie jest przypadkiem, również to, że w ostatnim czasie jest tyle zamówień na rytuały płodności, tak jakby nadszedł ten odpowiedni moment, że te duszyczki spłynęły dzisiaj, i teraz nastąpi tylko moment zapłodnienia, i niektóre z tych dusz, ponieważ nie wszystkim udało się przejść i będziemy z pewnością nad tym pracować, aby te inne również mogły dołączyć bo one zostały jeszcze po drugiej stronie portalu, że one będą szukały tej swojej odpowiedniej matki, która je wykarmi, wychowa i da im odpowiedni fundament, by mogły tutaj działać na Ziemi. Ale zapraszam Cię teraz na część trzecią, ponieważ znowu minęło 15 minut, i w tej trzeciej części opowiem Ci, jak to wszystko przebiegło dalej. Część trzecia mojego sprawozdania osobistego z 88 rytuału dla matki ziemi Mari Pukardi z 3 sierpnia 2020 roku. A właściwie już w tym momencie jest 4 sierpnia, bo jest dokładnie 0007. <noise> Jeszcze jakby było 0,8, to dopiero byłoby zabawnie. No, ale wracajmy do mojego sprawozdania. I w tym momencie tej ciszy, gdy włączyło się moje myślenie, poczułam, że to jeszcze nie jest koniec. To nie może być koniec, ponieważ ten portal zamknął się zbyt szybko, zbyt wcześnie. Wstałam więc, ponieważ opadłam z sił, więc byłam na kolanach na moim tarasie. Wstałam ponownie, poprosiłam Siły Wyższe o pomoc i o wsparcie, o aktywację wszystkich moich energii, wszystkich moich zdolności, wszystkich moich talentów, wszystkich wibracji mojej duszy wyższej i. Pomoc w doprowadzeniu tego rytuału do końca. I w tym momencie od razu poczułam, że wypływa ze mnie jakaś resztka energii, czyli ta energia już nie była tak silna jak wcześniej. Poprosiłam więc o pomoc i o wsparcie. I w tym momencie zobaczyłam te dusze, które znam już. Znam je z roku, jak dobrze pamiętam, 2017. To był rytuał dla Matki Ziemi. Na Porto Santo, gdzie był moment narodzin. Może teraz pomyliłam rok? Jeżeli pomyliłam rok, to bardzo proszę, napisz mi to w komentarzu, ale wydaje mi się, że był to rok 2017. Spotkaliśmy się wówczas nad oceanem i aktywowaliśmy narodzinę światła na Ziemi. I dokładnie te same dusze, czując, że przywołuję je. Stanęły przede mną i razem połączyliśmy wszystkie nasze siły, wszystkie nasze energie, starając się odbudować to, dostarczenie tej energii do tych piramid, ale nie tylko piramid, to są również inne budowle na Ziemi. I rzeczywiście na krótki czas udało nam się znów podwyższyć tę wibrację, tak by był słyszalny ten dźwięk i później już on jest niesłyszalny, bo jest na tak wysokiej wibracji i znów widziałam ten portal jak z ogromnym trudem otwiera się odrobinkę i my koncentrujemy całą naszą siłę, całą naszą moc, wszystko co jest w nas, aby dostarczyć tą energią do otwarcia się tego portalu, i rzeczywiście on otwiera się na moment, ale nie całkowicie, nie tak jak za pierwszym razem. I jeszcze ogromna ilość tych istotek światła mogła przejść przez ten portal, ale znów zaczęło to połączenie słabnąć, 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 słabnąć. I ja w tym momencie zrobiłam wszystko co w mojej mocy i ten portal się Zamknął. I to ostatnie połączenie, ostatni moment, pamiętam, że aktywowałam wszystkie kryształy na całej Ziemi, wszystkie kryształy, które są u wszystkich ludzi, czyli i te wydobyte, i te niewydobyte, aby tą energię utrzymać. I później ten portal się zatrzasnął. Chciałam po raz trzeci aktywować ten portal po momencie ciszy i spokoju, gdy znów odzyskałam odrobinkę siły, jeszcze ten ostatek mojej siły, i próbowałam znów tą sieć aktywować, ale pojawił się w tym momencie mój przewodnik, który prowadzi mnie w tej inkarnacji poprzez wypełnienie mojego powołania, i powiedział dość, koniec. I można to powiedzieć tak naszymi ludzkimi słowami. Um, Przekaźniki energii zostały namierzone. Nie możesz aktywować tego portalu po raz trzeci, ponieważ w tym momencie zostaną te przekaźniki namierzone i zniszczone przez istoty cienia. I w tym momencie możesz zdać sobie sprawę z tego, jak ja się poczułam. Wiedziałam, że jeżeli zostały te przekaźniki namierzone, to mogą w każdej chwili zostać zniszczone. I w tym momencie jeszcze chciałam zobaczyć, co dzieje się z tym portalem, i moja dusza popłynęła, nazwijmy to tak, naszymi ludzkimi słowami, w kierunku tego portalu. I stanęłam przed tym portalem, dotknęłam tego portalu i chciałam jeszcze bez przekaźników energii, poprzez moją własną energię, ten portal otworzyć. Jednak moja energia jest zbyt słaba, albo była zbyt słaba już, ponieważ to wszystkie, te wszystkie przeżycia w tym tygodniu miały na mnie taki wpływ. I tylko gdy moje dłonie spoczywały na tym portalu, to ten portal był taki materialny, on się stał taki, taki normalny, tak jakby to były olbrzymie, dębowe wrota. I nagle zobaczyłam na nich symbol. 88, jak numer naszego dzisiejszego spotkania. Może było to moje wyobrażenie, a może było to rzeczywiście napisane na tym portalu. I tak, gdy całą moją siłę z moich dłoni próbowałam wpuścić w te drzwi, w ten portal, to tylko one drgnęły i pojawiła się taka malutka szczelinka, tam gdzie łączą się te wrota. I takie leciutkie niebieskie światło, jeszcze mm, taka smuga, taka maleńka smuga tego światła była widoczna, i czułam, że te istoty z drugiej strony też próbują ten portal otworzyć, ale było to niemożliwe. Więc słuchając mojego przewodnika, natychmiast wróciłam do miejsca, w którym się znajdowałam. Nie próbowałam już niczego sama, i skupiłam się na tym, co mam zrobić dalej. Jak mam chronić przekaźniki energii? I siły wyższe powiedziały mi: natychmiast zmień miejsce, z którego się łączyłaś, na inne. Wyszłam więc na najwyższy punkt w magicznej oazie, uklęknęłam i popatrzyłam na zachód. Na zachodzie był ocean, widoczny ocean, i nie miałam zupełnie pojęcia, jak mam chronić te przekaźniki energii na całej Ziemi. No przecież to jest wręcz nieludzkie, nadludzkie, niemożliwe, a ja nagle znowu byłam w tym moim ciele. Ale moja dusza wyższa dokładnie wiedziała, co ma zrobić. Moja dusza wysłała energię, całą swoją energię, którą miała jeszcze w sobie, poprzez moje ciało, do wody, do oceanu. I nagle ta tafla wody zmieniła się w lustro, lustro, które tworzy energię niewidzialności. I to lustro nagle z tego oceanu rozpłynęło się wszędzie dookoła Ziemi, tak jakby ta woda łączyła się z kropelkami wody, z których my sami jesteśmy zbudowani wszystko to, co materialne, ma w sobie jakieś tam kropelki wody i tworzyła lustro niewidzialności jestem pewna że istoty mroku nie zobaczyły tych przekaźników wiesz dlaczego bo ja mam w moim najbliższym sąsiedztwie człowieka który służy istotom mroku i w momencie gdy stworzyłam to lustro u nas są góry i jest to bardzo daleko to jest może kilometr ode mnie na sąsiednim wzgórzu ale na mitycznym Atlantycie jest coś takiego, że tutaj występuje zjawisko, że wszystko słychać. Słychać coś bardzo, bardzo daleko. I myślę, że jest to związane z tą energią radioaktywną, która tutaj występuje. Jest taki pogłos, który niesie się bardzo daleko, ale fizycy z pewnością nam są w stanie to wytłumaczyć w komentarzach. I. Słyszałam, jak ta osoba, która służy istotą mroku i która przez wszystkie moje poprzednie inkarnacje inkarnowała w różnych ciałach i próbowała mnie zatrzymać w misji mojego powołania, w misji, którą miałam wypełnić w tym stuleciu, w tym stuleciu, w tym stuleciu, i w tym czasie spotkaliśmy się znowu tutaj na mitycznej Atlantydzie. I ten człowiek, Poprzez służbę, najciemniejszym istotą demonicznym, jakie można sobie wyobrazić, również próbuje mnie zatrzymać, jako jedna z istot ludzkich, a jest ich mnóstwo tutaj na Ziemi, w wypełnieniu tych zadań. I ten człowiek, słyszałam, że jest jeszcze w domu, w mieszkaniu, w swoim domu i rozmawia z kimś. Był spóźniony na rytuał dla Matki Ziemi. I dopiero gdy wykonałam lustro i zeszłam na dół, zakończyłam nasz rytuał, pożegnałam się z wami, wykonałam gest kwiatów, podziękowałam Sile Wyższe za pomoc i wsparcie, zeszłam do mojego ukochanego powiedzieć mu, że rytuał jest zakończony i że za chwileczką opowiem mu wszystko, tylko zapiszę najważniejsze, wszystkie wizje na kartce papieru, żeby o niczym nie zapomnieć. Ale widzisz, zapomniałam i za chwileczkę ci o tym opowiem, ponieważ nie korzystam teraz z tej kartki, mimo że jest tutaj obok mnie, ale jest złożona na tysiąc części. To przeszłam do mojego gabinetu i zaczęłam spisywać te wszystkie rzeczy, które były najważniejsze. I w tym momencie usłyszałam, że ten człowiek śpiewa. Ten człowiek w tej inkarnacji korzysta. Z wibracji śpiewu, jeżeli znasz się na szamanizmie, to wiesz co to oznacza. I w ten sposób wprowadzę się w trans, wywołuję istoty, wywołuję istoty demoniczne i później te istoty demoniczne kieruję w moim kierunku, aby mogły mnie zatrzymać. Ale ten śpiew usłyszałam dopiero, gdy byliśmy już po naszym rytuale. Czyli dopiero, gdy spisałam wszystkie wizje, to. Naturalnie poprzez lustro byliście wszyscy, I Wy ukryci, uczestnicy naszego rytuału, i wszystkie przekaźniki energii wszystko zostało ukryte. I ta energia, I tego człowieka, I wszystkich innych, którzy próbowali wyszukać te przekaźniki, zatrzymać to wszystko, mnie zatrzymać, rozbiła się po prostu o lustro. Także zobaczyli tylko siebie w tym lustrze. I wszystko to, co wysłali. Na zasadzie lustra i tak uderzyło w nich z powrotem. Ale co było na sam koniec i co było takie fascynujące, jeszcze na naszym rytuale, wyobraź sobie, skończyłam ten trzeci etap, czyli gdy mój przewodnik powiedział, zakończ wszystko natychmiastowo, ponieważ zostaliście naszymi ludzkimi słowami namierzeni. W tym momencie już był, zapadł zmrok. Prawie zapadł zmrok, niebo już było całkowicie takie szare, i nade mną z sąsiedniego lasu przyleciała para sokołów. I te sokoły zaczęły wołać nade mną. Ja miałam je na wyciągnięcie dłoni, no coś niesamowitego. Byłam tak tym zaskoczona, tak zszokowana, że patrzyłam na te sokoły, jakby mnie zaczarowały. Zrobiły taką rundkę. Nade mną, bardzo blisko ja jej, mogłam dotknąć dłonią. I poleciały. I to był dla mnie znak, soku, że wszystko przebiegło tak, jak powinno było przebiec. A drugi znak otrzymałam, schodząc z tego najwyższego miejsca w magicznej oazie, schodząc po schodkach w dół. Patrzę, a co to piórko? Czarne piórko? Nie, to nie było czarne piórko. To było albo piórko gołębia. Ale wyglądało w 100% jak piórko wrony, czyli naszego dzisiejszego przewodnika, naszego 88 rytuału dla Matki Ziemi. I co było śmieszne? Zabrałam to piórko, jeszcze było ciemno, prawda? Zeszłam po schodkach, zeszłam do mojego ukochanego i pokazuję mu. Popatrz, jakie pióro znalazłam! Przecież to jest pióro wrony. Wron, wron nie ma tutaj na mitycznej Atlantydzie. Skąd się tutaj to piórko wrony wzięło? I tak. Patrzę na to piórko, a na nim zdechły pająk. <noise> Wiesz, jak się uśmiechnęła, bo niektóre istoty, które mnie atakują, często atakują mnie w postaci czarnych pająków. I ten zdechły pająk na tym piórku wrony był dla mnie tak pięknym przesłaniem po naszym 88 rytuale dla Matki Ziemi, <noise> że tak, wszystkie te istoty zdechły, <noise> bo ta energia negatywna, którą wysłały, uderzyła w nich. Dobrze, tak moglibyśmy to rozumieć naszym ludzkim umysłem. Ale nie wiem, czy Ty wiesz, ale tutaj na Ziemi są pewne istoty, które mają nazwę od nazwy łacińskiej pająka. I te istoty, ja nie będę tutaj wymawiać ich imienia, są odpowiedzialne za sieć mroku tutaj na Ziemi. Zdechnięty pająk. 88 rytuał dla Matki Ziemi. Czy nie jest to coś niesamowitego? Co wydarzyło się, i te wszystkie znaki, i koniecznie zaraz jutro muszę ci, jak już będzie jasno, bo teraz już jest ciemno, sfotografować to piórko z tym zdechłym pająkiem. Jestem bardzo ciekawa, co powiesz na ten temat. Mam nadzieję, że ono się nie zdematerializuje, bo mój kochany od razu powiedział: Zrób od razu zdjęcie. A ja mówię: Nie, nie zrobię teraz zdjęcia, przecież teraz jest za ciemno, już nic nie będzie widać no mam nadzieję, że to piórko do jutra tam zostanie w moim gabinecie i będę mogła je dla ciebie sfotografować i to wszystkie moje przeżycia jestem bardzo, bardzo ciekawa twoich odczuć, czy masz może jakieś pytania, napisz je w komentarzu postaram się w miarę moich możliwości jeszcze raz to podkreślam na nie odpowiedzieć i zapraszam cię na czwartek na naszą 121 ceremonię nasze 121 spotkanie o bardzo, bardzo wyjątkowych przesłaniach, i oczywiście za miesiąc na nasz 89. rytuał dla Matki Ziemi. I pamiętaj, najciemniej jest tuż przed świtem, i nasz dzisiejszy rytuał pokazuje Ci, że wszystko jest możliwe, i że czasami może nawet nie masz pojęcia, że jesteś tutaj, bo masz do wypełnienia jakiś ważny cel. Wiesz, wiele, 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 wiele lat temu, jak ja jeszcze żyłam na poziomie ludzkim, też nie miałam pojęcia. Nie miałam pojęcia, jakie zadania będę musiała tutaj wykonać. I zawsze zadawałam sobie pytanie, dlaczego tyle złego mnie w życiu spotkało. Dlaczego byłam molestowana przez całe moje dzieciństwo? Dlaczego tyle złych ludzi robiło mi krzywdę? A teraz wiem. Że moja dusza ma tak niezwykłe zadania do wykonania, że istotym roku próbował mnie zatrzymać od samego początku. Ale nie udało im się to i jestem pewna, że im się nie uda, bo tak jak są istotym roku, są istoty światła, które wspierają cię w każdym momencie. To tylko od ciebie zależy, po której stronie staniesz, czy twoje myśli będą świetliste i pozytywne. I przejdziesz wówczas do królestwa światła, czy też oddasz się we władanie negatywnych myśli, odczuć i emocji i pozwolisz, by istoty roku bawiły się Tobą. Ale o tym będzie w czwartek, więcej na naszym 121 spotkaniu. Pamiętaj, bądź na czas o godzinie 20.20, 20, a jeżeli nie możesz być na czas, to zawsze możesz później obejrzeć każde spotkanie już po transmisji w archiwum. Od razu jest dostępne 24 godziny na dobę. Do zobaczenia. Twoja Maria Bukardi.